Czy masz świadomość? Jednak wyniki badań wykazały m.in., że poziom emisji dioksyn i furanu wyniósł 3700% ponad normę. Dla rtęci było to ponad czterokrotne, a dla metali ciężkich trzykrotne przekroczenie norm. Dioksyny są niebezpieczne dla zdrowia i życia, wywołują szerokie spektrum efektów toksycznych. Wobec tych faktów wojewódzki inspektorat ochrony środowiska podjął w marcu 2015 roku decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu działalności spalarni. Magdalena Madzia. Firma EcoTop wprowadziła urząd w błąd, podając nieprawdziwe dane, co, cytat, może być przyczyną nieprawidłowości w eksploatacji instalacji, które mogą powodować zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi. Koniec cytatu. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wygraliśmy, nie będzie spalarni. Profil Facebooka Stop Spalarni Śmieci w Bielsku-Białej. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pani Magdalena Madzia, bielszczanka, działaczka związkowa, wieloletnia członkini rad pracowniczych oraz społeczna inspektorka pracy, działaczka stowarzyszenia Stop Spalarni Śmieci w Bielsku-Białej. Dzień dobry pani Magdaleno. Witam pana bardzo serdecznie, witam państwa słuchaczy i słuchaczki. Pani Magdaleno, dlaczego historia spalarni odpadów medycznych w Bielsku-Białej może być interesująca dla kogoś, kto nie mieszka w Bielsku-Białej, mieszka gdzieś w Polsce, daleko od Bielska-Białej? Historia spalarni odpadów medycznych w Bielsku-Białej zamkniętej z hukiem po bardzo wielu latach protestów mieszkańców może być interesująca nie tylko z punktu widzenia i problematyki dotyczącej spalarni, ale też takiego z punktu widzenia obywatelskiego i opieki państwa oraz instytucji, które mają chronić nas, dbać o nasz dobrostan, zdrowie i życie. Z wielu powodów. Przede wszystkim to, co wydarzyło się w Bielsku-Białej, jest dla nas z perspektywy tych 7-8 lat takim idealnym przykładem patologii systemowej, nie boję się użyć tego słowa, pokazującej, że w 2023 roku nikt nie poniósł odpowiedzialności za to, co się wydarzyło. A wszystko to, co miało miejsce od lat 90., zwłaszcza po 2000 roku, aż do 2015, działo się za przyzwoleniem najważniejszych instytucji. To był Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, to był Urząd Miejski, to był Urząd Marszałkowski. Dokładnie 2 tygodnie temu miałam okazję zapoznać się z raportem Najwyższej Izby Kontroli w zakresie gospodarki odpadowej za ostatnie lata. I czytałam to ze zdumieniem, ponieważ nic się nie zmieniło. Naprawdę te wszystkie wnioski, które pojawiły się w ostatnim raporcie opublikowanym w tym roku, pokazują, że organy kontroli, które mają dbać o przestrzeganie przepisów, w tym przypadku związanych z gospodarką odpadami, przepisów bardzo newralgicznych, i bardzo restrykcyjnych dotyczących gospodarki odpadami, dotyczących instalacji mających znaczny, szkodliwy wpływ na otoczenie, bo tak są definiowane spalarnie odpadów z nazwy i ze swojej działalności w ustawie. Mamy takie poczucie, że mieszkańcy, którzy od początku nie wyrażali zgody na powstanie takiej instalacji wśród domów jednorodzinnych, na początku traktowani byli jak banda krzykaczy. Taką łatkę też dawano nam, że nam coś się wydaje. Finalnie. Magdalena, ja pani przerwę. Jak się zaczęła w ogóle ta historia? Jakie są te 3 najważniejsze momenty? Jak ta historia się skończyła?
Historia miała początki w latach 90. Mieszkańcy, tak jak wspomniałam, od początku nie dawali przyzwolenia na zmiany związane z adaptacją wówczas kotłowni na spalarnię. I pierwotnie zapewniano ich, że tak jak zresztą w tego typu instalacjach ma to miejsce teraz, że będzie przeznaczona tylko na lokalne potrzeby lokalnego szpitala wojewódzkiego. Mieszkańcy jednak jak zwykle byli czujni. Jednak to oko obywatelskie okazuje się, że jest kluczowe i warto się w nie wsłuchiwać. Warto być czujnym, nie warto wygaszać w sobie pewnych wątpliwości, które się pojawiają. Spalarnia była planowana, przeskalowana we wszystkich dokumentach i to wzbudziło pierwsze wątpliwości mieszkańców. Lokalizacja fatalna, zabudowa mieszkaniowa między obszarami chroniownymi, między klinikami w najbardziej rekreacyjnej, reprezentatywnej części Bielska-Białej. Drugi taki dosyć ważny moment funkcjonowania tej instalacji to był rok 2010, kiedy już od 2008 roku były widoczne przekroczenia dopuszczalnych stężeń dla tej instalacji, sygnalizowane już od jakiegoś czasu przez mieszkańców. W momencie, kiedy w 2010 roku przeszła pod zarządzanie szpitala ta instalacja, bez filtrów zalegalizowano przez Urząd Marszałkowski jej działanie. Zalegalizowano wycięcie filtrów. Co ciekawe, zalegalizował to Urząd Marszałkowski, który był jednocześnie organem założycielskim tego szpitala, czyli ktoś wydał decyzję we własnej sprawie. I na dodatek Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 2012 roku zaakceptował te zmiany. I ostatni, taki najważniejszy etap, który już spowodował, że mieszkańcy nie byli w stanie akceptować takiego stanu rzeczy dalej, to był rok 2014, kiedy tą instalację wydzierżawiono firmie Ekotop z Rzeszowa, która miała wcześniej, była nierentowna, w tym momencie zaczęła przynosić realne zyski prywatnemu inwestorowi, ale co najważniejsze, sześciokrotnie zwiększyła swoją wydajność. To spowodowało rażące naruszenia w zakresie emisji, ponieważ nie była przystosowana do takiej wydajności, a mieszkańcy zaczęli się uskarżać na w zasadzie widoczny opad cząstek już każdego dnia. Spalarnia funkcjonowała 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W takiej sytuacji. Co to znaczy, że widoczny opad? Jakie mieli właśnie mieszkańcy doświadczenia takie namacalne, jakby pani mogła powiedzieć? Ze strony urzędu, ze strony dyrektora szpitala, wówczas pana Ryszarda Batyckiego, który był jednocześnie zastępcą przewodniczącego Rady Miejskiej, można było usłyszeć w oficjalnych przekazach, że spalarnia z filtrami i bez tak naprawdę działa identycznie. To jest totalnym absurdem. Mieszkańcy już zauważali zwiększoną zachorowalność na nowotwory. Do dziś tego nikt nie potwierdził, natomiast we wszystkich statystykach w Polsce mogą Państwo zweryfikować, jak plasuje się miasto Bielsko-Biała, pomimo tego, że jest miastem w górach, pięknym, które jest wychwalane, urokliwym, no jednak ta zachorowalność na raka już wówczas była zauważalna, zwłaszcza przez mieszkańców tych dzielnic, którzy bez potwierdzenia, ale widzieli pewną korelację. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz, na którą mieszkańcy mogli widzieć każdego dnia, zwłaszcza w godzinach nocnych, to był czarny dym, to był opad popiołów, który zbierali z okien, który zbierali z owoców, który osiadał na warzywach, który można było przetrzeć i zobaczyć na samochodach. Tak to wspominają mieszkańcy, z którymi ja rozmawiałam. Wówczas ja nie byłam zaangażowana w tą działalność. Tutaj największe ukłony przede wszystkim dla mieszkańców tej dzielnicy, Stowarzyszenia Olszówka, grupy, która broniła również właśnie tego regionu Cygański Las. Zawiązał się taki komitet obrony Cygańskiego Lasu, tej dzielnicy rekreacyjnej i przede wszystkim zwykłych mieszkańców i NGO-sów, które od bardzo dawna sygnalizowały, gdyby nie powstanie grupy Bielszczanie przeciwko spalarni, grupy krzykaczy, bo tak się nas nazywa w całej Polsce, a tak naprawdę my jesteśmy zwykłymi obywatelami,
którzy oczekują, a na pewnym etapie żądają konkretnych odpowiedzi. Dopiero powstanie tej grupy i wymuszanie pewnych działań na Urzędzie Marszałkowskim, wymuszanie przede wszystkim kontroli pomiaru substancji szkodliwych, spowodowało unaocznienie pewnych radykalnych naruszeń, o których tutaj pan redaktor mówił na samym początku. 3700% przekroczenia norm dioksyn furanów, oczywiście przekroczenia również rtęci metali ciężkich. Tyle pokazały badania, ale nie zostało to, i o tym chciałabym wspomnieć, ujawnienie tych badań nie odbyło się w sposób proceduralny. Mieszkańcy okupowali Wojewódzki Urząd w Bielsku-Białej, ponieważ ten nie chciał tych wyników upublicznić. Mieszkańcy byli przygotowani na nocleg, byli przygotowani ze śpiworami, środkami higienicznymi, wyżywieniem. Do skutku zamierzali zostać, dopóki wyniki nie zostaną upublicznione. Po bardzo burzliwym rozpoczęciu tego protestu, ściągnięciu oczywiście mediów, wyniki ostatecznie tego samego dnia zostały im przedstawione i jednocześnie została tego samego dnia podjęta decyzja o zamknięciu tej instalacji. I przypomnijmy, to jest efekt działań mieszkańców na przestrzeni bardzo wielu lat. To nie jest efekt działania instytucji, która w sposób praworządny, kontrolowany, zgodny z ustawami, wpisany w ich działalność, po prostu wykonała badania kontrolne i postanowiła i zdecydowała o zamknięciu instalacji, która w sposób rażący szkodziła mieszkańcom i otoczeniu. Odbyło się to tylko i wyłącznie dzięki interwencji, długotrwałej interwencji mieszkańców tego regionu. Czyli ja rozumiem, bo niektórzy, którzy nas słuchają, akurat nadajemy Tygodnik wychodzi w Łodzi. W Łodzi też mamy podobne wyzwania z dwoma spalarniami, które planują urząd razem z dużym biznesem. No dzisiaj słyszymy w całej Polsce, nie tylko w Łodzi, że przecież instalacje są nowoczesne, że są odpowiednie instytucje do tego powołane, które badają tego typu instalacje, które mają za zadanie nas chronić i dzisiaj, no może kiedyś, dawno temu jakieś takie były tego rodzaju sytuacje mogły być możliwe, natomiast no nie dzisiaj. A pani, rozumiem, mówi o sytuacji z 2015 roku. Dokładnie tak. Mało tego. Ja bym powiedziała, że to nie dotyczy tylko sytuacji z 2015 roku. Nasza grupa, inicjatywa obywatelska Stop Spalarni Śmieci w Bielsku-Białej działa od ponad 3 lat. W ubiegłym roku zgłosiliśmy jedno naruszenie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska związane z lokalną firmą w Bielsku-Białej, w okolicach Bielska-Białej dokładnie. W Jasienicy wysłaliśmy zdjęcie czarnego dymu. Zaniepokojeni mieszkańcy wysłali z prośbą o interwencję, co tam się dzieje, ponieważ widzą to od bardzo dawna. Proszę uwierzyć, otrzymaliśmy odpowiedź. Kontrola została przeprowadzona przez telefon. Przez telefon zebrano oświadczenia przedstawiciela pracodawcy, z których wynikało, że wszystko jest w porządku. Kontrola była robiona regularnie kilka lat wcześniej, nic się nie dzieje. Po prostu absurdalna sytuacja, zupełnie absurdalna sytuacja. Nikt nawet nie pofatygował się, żeby dokonać oględzin na miejscu. Dopiero po naszych interwencjach, kilku interwencjach, finalnie stwierdzono naruszenie i najprawdopodobniej ukarano symbolicznym mandatem. I dokładnie taki scenariusz, taki efekt działania wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska potwierdza raport z kontroli z tego roku. I jeszcze z ubiegłej soboty pojawiły się doniesienia medialne o zarzutach prokuratorskich dla dyrektora WIOŚ-u Olsztyńskiego w związku z nierzetelnością, żeby tutaj nie pomówić, fałszowaniem wyników pomiarów dla instalacji termicznego przekształcania odpadów, czyli po prostu spalarni odpadów. Jest to na etapie rozwojowym, weryfikowalnym, więc tutaj trudno mówić, na ile te zarzuty zostaną potwierdzone. Niemniej jednak raport NIK-u jest bezwzględny.
W ponad 60% badanych gmin wykazano nieprawidłowości związane z gospodarką odpadami. W ponad większej niż połowie liczbie badanych gmin nie zrobiono nic, aby poprawić sytuację związaną z odpadami, aby zmierzać w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, którą jesteśmy zobowiązani wprowadzić. W prawie 30% badanych gmin wykazano nieprawidłowości związane z raportowaniem strumienia odpadów i gospodarki odpadowej. Łącznie z tym, że dane nie były spójne pomiędzy tym, co zaraportowano do urzędów marszałkowskich, to co pojawiło się w danych statystycznych i to, co jest w ministerstwie oraz to, co zostało zaraportowane do urzędów miejskich, jeśli jednostki były im podległe. Więc wiemy, że te dane są nierzetelne. Konkluzje z tego raportu są proste. Urzędy nie działają sprawnie. Dokładnie te, o których Pan mówi, te, które powinny nas chronić, nie działają sprawnie. Nie panujemy nad tranzytem odpadów. Nie panujemy przede wszystkim również nad tranzytem odpadów niebezpiecznych, ponieważ instalacje spalarniowe, zarówno ta w Bielsku Białej i związana z odpadami medycznymi, w ogóle Polska jako kraj jest chyba jedynym w tej chwili krajem, który nakazuje utylizację odpadów medycznych właśnie w tej formie, choć nie cały strumień tych odpadów wymaga takiego procesu. Ale są też inne odpady niebezpieczne, chociażby powstałe po procesie spalania odpadów komunalnych. I tutaj też przykład z ubiegłego roku, odpady toksyczne, popioły ze spalarni w Krakowie znalazły się w niecce rekreacyjnej budowanej dla mieszkańców na Śląsku. I można tak mnożyć przykłady. Nie wiem, czy jest jakiś inny dokument, który w sposób bardziej wiarygodny potwierdzałby nie tylko nasze spostrzeżenia, bielskie inicjatywy, ale też spostrzeżenia mieszkańców z innych regionów Polski, że jednak nie mamy niestety zaufania do organów, które no, w tym przypadku powinny chronić nasze zdrowie, ponieważ mówimy o procesach, instalacjach, które powinny podlegać bardzo rygorystycznej, rzetelnej kontroli. To ja jeszcze na chwilę wrócę do tej historii Państwa spalarni odpadów medycznych w Bielsku Białej. Co tam takiego się stało, że to jednak rozumiem przez kilkanaście lat, znaczy nie było jakiejś masy krytycznej ze strony mieszkańców, żeby zmienić tutaj sytuację, to co takiego, czy można coś tutaj znaleźć takiego, co mogłoby służyć jako wskazówka dla innych społeczności lokalnych w kilkudziesięciu już teraz lokalizacjach w całym kraju, które walczą ze spalarniami, jakaś wskazówka, co tutaj zadziałało? Myślę, że w Bielsku Białej zadziałało kilka rzeczy. Przede wszystkim świadomość mieszkańców, ale też rosnąca ogólnie świadomość mieszkańców kryzysu klimatycznego, kwestii środowiskowych, kwestii społecznych, kwestii finansowych. Spalarnie to nie tylko finanse, to nie tylko odpady. Ten wachlarz konsekwencji czy też obszarów, na które oddziaływują, jest bardzo rozległy. Ale przede wszystkim też determinacja mieszkańców. Ja tutaj dla każdego, kto w jakiejkolwiek sprawie, ale w spalarniowej szczególnie, będzie chciał działać, należy przygotować się nie na sprint, nawet myślę, że to nie byłby maraton, bardziej to byłaby sztafeta. Sztafeta z ogniem, z pochodnią przekazywaną między członkami inicjatywy, którzy po pierwsze muszą być przygotowani na bardzo długi proces, a po drugie muszą mieć do siebie zaufanie, a po trzecie muszą się po prostu wspierać. I ja miałam to szczęście, że trafiłam w Bielsku Białej i w okolicach, bo to nie tylko mieszkańcy Bielska Białej byli zaangażowani, ale również mieszkańcy okolicznych gmin. Trafiłam na fantastycznych ludzi, którzy wspierali się wzajemnie, dzielili obowiązkami, dzielili swoimi dobrymi i złymi
dniami i potrafiliśmy tak wytrwać 3 lata, skutecznie obnażając i też wyciągając pewne dokumenty, które dla nas, dla zwykłych mieszkańców po prostu mogą wydawać się trudne. Potrafiliśmy naprawdę wykorzystać nasz potencjał, a najbardziej było to widoczne w trakcie kampanii referendalnej, gdzie mieszkańcy przeprowadzili własną kampanię referendalną. Właśnie, to ja zatrzymam Panią, bo faktycznie to jest już, rozumiem, jakiś kolejny odcinek tej sztafety. 16 kwietnia 2023 roku odbyło się u Państwa referendum lokalne. I jedno z pytań dotyczyło budowy spalarni. Więc pytanie sobie jest takie, kto był inicjatorem tego referendum, jak przebiegała kampania, jaki był wynik tego referendum i czy ono dotyczyło tej spalarni, o której do tej pory rozmawialiśmy? Referendum tegoroczne dotyczyło spalarni odpadów komunalnych, która była planowana dla Bielska Białej. Spalarnia odpadów medycznych, o której rozmawialiśmy historycznie, ona została zamknięta, już nie została uruchomiona i to było w 2015 roku. To oczywiście są różne technologie i tutaj wytykano nam, że powołujemy się też na przykład poprzedniej nieistniejącej spalarni, która również miała być nowoczesna. Niemniej jednak ja tutaj cały czas mam z tyłu głowy to, o czym mówiłam, czyli to, że urzędy no i wtedy i teraz nie chronią nas odpowiednio i po prostu nie mamy do nich zaufania. Czyli natomiast, żeby zrozumieć dla słuchaczy, którzy nie są z Bielska, zamknięta spalarnia stara w 2015 roku, a włodarze mimo tych protestów i oporu opinii publicznej wychodzą z nowym pomysłem budowy nowej spalarni, tak? Dokładnie tak. Dokładnie tak, pomimo tych wszystkich wątpliwości, które mieszkańcy miasta wówczas mieli, te wątpliwości się nie zmieniły. Wręcz bym powiedziała, że się utwierdziły i jak w trakcie kampanii tegorocznej roznosiliśmy ulotki, przywieszaliśmy plakaty, trafialiśmy o ironio na materiały z 2015 roku. Nawet mieszkańcy nam przysyłali takie zdjęcia, że temat po prostu wrócił. Wrócił w innym wymiarze, ale równie agresywnie, również bez konsultacji, w wymuszonym dialogu. W którym roku dokładnie wrócił? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Dokładnie w 2020 roku w styczniu na sesji Rady Miejskiej okłamano radnych. Po 5 latach wrócił, tak? Tak, tak. Wprowadzono taki punkt z inicjatywy prezydenta miasta, aby zainicjować dyskusję na temat możliwości budowy spalarni, ewentualnie, tak to zostało przedstawione. Natomiast po 2 latach wszyscy się dowiedzieli, że to po prostu była decyzja o budowie spalarni. W tym momencie radni poczuli się urażeni i słusznie usłyszeli wówczas, że po prostu powinni czytać, za czym głosują. To też taka lekcja na przyszłość dla wszystkich radnych, po prostu czytajcie, za czym głosujecie, bo możecie usłyszeć, że głosujecie bez wiedzy. A mieszkańcy na pewno będą mieć tutaj uwagi co do jakości wykonywanej pracy przez radnych. Natomiast w Bielsku Białej to nasze referendum przede wszystkim odbyło się z inicjatywy, kampania referendalna odbyła się przede wszystkim z inicjatywy mieszkańców, natomiast sam pomysł referendum w tej chwili ma bardzo wielu ojców. Ze względu na jego wynik, który jest historyczny, jest to referendum lokalne, któremu brakło niecałe 2000 głosów, aby było ważne, w sensie wiążące, bo referendum było ważne, ale nie było wiążące. 28,4% tyle osób uprawnionych mieszkańców Bielska Białej oddało głos, z czego ponad 57% z bardzo wielu dzielnic
opowiedziało się przeciwko budowie spalarni. Kampania referendalna była również po stronie miasta, odbywała się w terminach ustawowych, ale w ograniczonej ilości kanałów. I to, co mieszkańcy nam mówili po referendum, po ogłoszeniu już wyników, że oni po prostu nie wiedzieli, że to referendum się odbędzie. My roznieśliśmy własnymi rękami, rękami mieszkańców, wolontariuszy, ludzi, którzy uczestniczyli w naszej sztafecie, 30 tysięcy ulotek, ponad 1000 plakatów, zorganizowaliśmy wiele spotkań, a w międzyczasie przez 3 lata regularnie informowaliśmy mieszkańców o wszystkich tajnikach związanych z budową tej instalacji, a także wadach, ponieważ Urząd Miejski przez 3 lata prowadził jednostronną, prospalarniową kampanię informującą wyłącznie o zaletach. Mieszkańcy mogli to wyczytać z każdego biuletynu, z każdej gazety, z każdej ulotki, otrzymywali listy do domu. Było to w radiu, w prasie, w mediach. Wynikało to z wszelakich dokumentów. Na cały ten proces miasto wydało prawie, a może i ponad, bo jeszcze nie mamy wszystkich danych, 1 000 000 zł. Czyli rozumiem, że tą propagandę miasto prowadziło w latach 2020-2023, tak. Przed tym referendum, tak? Tak, dokładnie. Więc można powiedzieć, że te 50 dni kampanii referendalnej ustawowej to było nic w porównaniu z całym zalewem nie do końca prawdziwych, a na pewno niepełnych informacji, jakimi mieszkańcy byli karmieni przez 3 lata. Nie szczędzono sił i środków, aby pokazać mieszkańcom, że spalarnia rozwiąże wszystkie ich problemy. Wprowadzano w błąd mieszkańców najbardziej poszkodowanej dzielnicy Bielska-Białej, dzielnicy Lipnik, która boryka się z odorami od bardzo wielu lat, ponieważ nie ma pomysłów na rozwiązanie, zakład gospodarki odpadami nie ma pomysłów na rozwiązanie tego problemu, nie wie jak prawidłowo albo nie chce prawidłowo zagospodarować odpadów bio i składowisko odpadów jest po prostu bardzo uciążliwe dla mieszkańców tej dzielnicy. Oni w trakcie tych 3 lat byli zapewniani, i to też mogliśmy przeczytać z autobusów, które były oklejone hasłem spalarnia zamiast wysypiska. Wszyscy, którzy znają przepisy odpadowe, wiedzą, że te odpady, które już leżą, nie można wydobywać. Nikt się jeszcze w Polsce nie pokusił o taki proces. Jest to niebezpieczne, jest to bardzo kosztowne i najprawdopodobniej nikt nigdy tego po prostu nie zrobi. Obiecano to mieszkańcom Lipnika. Natomiast z referendum wiemy, że prawie 30% osób tej dzielnicy po prostu nie uwierzyło w tej bajki. Nie uwierzyliśmy również my. Przez 3 lata trafiliśmy z naszym przekazem, z naszymi informacjami, które bardzo skrupulatnie dokumentowaliśmy, analizując wszystkie dokumenty wytworzone przez Urząd Miejski i instytucje im podległe oraz te dokumenty, które były zamówione dla nich. I dzieliliśmy się tą wiedzą za pomocą na spotkaniach, na protestach, w naszych kanałach, na Facebooku chociażby, na stronie internetowej, na stronie, która powstała pod referendum. To były nasze środki komunikacji. I tak, żeby jeszcze zobrazować skalę naszej walki, inicjatywa obywatelska Stop Spalarni, jak rozliczaliśmy się po kampanii, wydaliśmy 12 tysięcy złotych na kampanię referendalną. Miasto przez te 3 lata wydało ponad 1 000 000 zł. Pomysł w ogóle, tutaj treść pytania ukierunkowała na pomysł. Oczywiście w tej chwili wielu ojców jest, przypina się do pomysłu zorganizowania referendum. Mówiły o tym różne ugrupowania, które są w Radzie Miejskiej, mówili o tym Niezależni BB na samym początku tego procesu. Prezydent miasta zapewniał, że w odpowiednim czasie takie referendum zostanie przeprowadzone. Natomiast ja pamiętam ze swojej perspektywy, że jak w 2021 roku szukałam informacji o spalarni, było ich bardzo niewiele. W zasadzie była taka, można powiedzieć, cisza medialna. Nie słyszałam nic na temat tego, że ma być jakiekolwiek referendum dotyczące instalacji, która byłaby oddalona ode mnie niecałe 2 kilometry. A jestem osobą, która jednak się interesuje tym,
co dzieje się wokół mnie w moim mieście, a tym bardziej w mojej okolicy, więc sama szukałam informacji na ten temat. I w momencie, kiedy ja się zgłosiłam do inicjatywy obywatelskiej, nie było żadnych konsultacji społecznych. Przeprowadziliśmy pierwszy spontaniczny protest, po którym, który był chyba zaskoczeniem dla wszystkich, również dla nas, a na pewno dla drugiej strony, pojawiły się pierwsze w ogóle wzmianki medialne, że należałoby przeprowadzić referendum, po czym w kilka tygodni później padła jasna deklaracja ze strony prezydenta, że to referendum będzie przeprowadzone, ale dopiero na samym końcu, jak już będzie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, będzie wydane pozwolenie na budowę, czyli na samym końcu tego procesu. I przywołując tą deklarację, to referendum w tym roku, które się odbyło 16 kwietnia, tak naprawdę odbyło się około półtora roku wcześniej, ponieważ nie ma jeszcze decyzji, nie było jeszcze decyzji środowiskowej, a już tym bardziej decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, więc pytanie, dlaczego to referendum odbyło się akurat teraz, nie znamy na to odpowiedzi. Myślę, że Urząd Miejski po prostu czuł się wyjątkowo pewnie, że 3 lata jednostronnej kampanii zrobiły swoje, mieszkańcy nie mają wątpliwości i takie też informacje do nas docierały, że to referendum nie będzie wiążące, że tylko 5%, no może 10% pójdzie do tego referendum. Tymczasem bielszczanie, bielszczanki wypełnili swój obowiązek obywatelski. To jest naprawdę ogromna duma i wielka radość, że nie tylko, że nasze działania 3-letnie przyniosły jakiś efekt, ale generalnie jest to po prostu dla mnie wielka radość, że mieszkańcy w moim mieście w sytuacji ważnej dla nich, dla przyszłości regionu, zdecydowali się pójść do referendum prawie w ilości 30%. Nie pamiętam. Jaki jest wynik tego referendum? W sensie, co teraz się będzie działo? Po ogłoszeniu wyników referendum prezydent miasta oświadczył, że na najbliższej sesji, która się odbyła w następnym tygodniu po referendum, ogłosi swoje stanowisko. Ponieważ referendum nie było wiążące, ale wszyscy mieli świadomość tego, że kampania miejska przeprowadzona z poziomu reklam na stronach internetowych, kilku wzmianek radiowych i kilku billboardów ustawionych na mieście oraz może 2 artykułów czy 3, to jest niewystarczająca kampania. Że skoro można było w trakcie kampanii referendalnej wrzucić każdemu mieszkańcowi do skrzynki ulotkę promującą spalarnię wydaną przez Zakład Gospodarki Odpadami, to znaczy, że można było tą samą metodą każdego mieszkańca poinformować, że jest referendum. Wszystkie billboardy informowały, że przyjdź, zagłosuj w ważnych sprawach. Co to znaczy w ważnych sprawach? Nie było żadnej informacji, że to referendum będzie dotyczyło spalarni. Oprócz tego były jeszcze 2 inne pytania. I o ile odnośnie pytania dotyczącego in vitro mieszkańcy nie mieli wątpliwości, bo mniej więcej wiedzą, o co chodzi, o tyle w sprawie 3. pytania dotyczącego ograniczenia ruchu w mieście była pełna konsternacja, ponieważ nikt nie wiedział, co ma rozumieć pod tym pojęciem. Przeprowadzono referendum, nie prowadząc tak naprawdę konsultacji dotyczących wszystkich pytań, nie informując mieszkańców o tym, co będzie głosowane na tym referendum. A przede wszystkim nie wykorzystując wszystkich kanałów, aby dotrzeć do wszystkich grup społecznych. Nie każdy słucha tylko jednego radia, nie każdy wchodzi tylko i wyłącznie na określone portale lokalne, internetowe. Jest bardzo wiele osób, które nie korzystają z takich środków komunikacji i to przede wszystkim oni zgłaszali się do nas, informowali, że nie wiedzieli o referendum, a jeśli ktoś się dowiedział, to dlatego, że nasza ulotka do nich trafiła. Więc tutaj miasto miało świadomość, że zaniedbało pewien obowiązek. Pomimo tego, że deklarują, że jest to wielki sukces lokalnej społeczności. Oczywiście jest, ale lokalnej społeczności. Dla mnie osobiście to nie jest sukces Urzędu Miejskiego, to jest sukces po prostu zwykłych mieszkańców. I w takiej sytuacji, biorąc pod uwagę, że demokratyczny głos
był prawie wiążący i niewiele brakło, niecałe 2000 głosów, prezydent miasta uznał wyniki referendum za wiążące w zakresie każdego z pytań. I co również się działo ze spalarnią, z tym pomysłem? W tej chwili, dokładnie dzisiaj rano, opublikowaliśmy na naszym fanpage'u Stop Spalarni Śmieci w Bielsku-Białej informację z publikacją odpowiedzi oficjalnej z Urzędu Miejskiego, który poinformował nas, zażądaliśmy oczywiście udokumentowania faktu wycofywania się z budowy tej instalacji. Otrzymaliśmy potwierdzenie, że wycofano wniosek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie spalarni. Otrzymaliśmy potwierdzenie, że złożono dokument do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, aby lokalizacja Bielsko-Biała nie została wpisana do planów gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na najbliższe lata. Otrzymaliśmy również potwierdzenie, że Zakład Gospodarki Odpadami wycofuje wniosek o procedowanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. I w sumie powinniśmy się cieszyć. Niemniej jednak nasz post jest pewnym takim alertem dla mieszkańców. I my też będziemy się tej sprawie bacznie przyglądać, ponieważ został jeszcze jeden dokument. Rok temu zmieniono miejski plan zagospodarowania przestrzennego w okolicach planowanej spalarni. Ta zmiana dotyczyła głównie wpisania możliwości budowy spalarni w tej lokalizacji, tak dużej spalarni, a także poziomów hałasu. I ten jeden dokument nie jest planowany w ogóle do zmiany. Nie planuje się przywrócenia pierwotnej treści tego miejscowego planu, co jest sytuacją bardzo groźną, ponieważ o ile plany budowy spalarni, nad którą w referendum głosowaliśmy, dotyczyły planów z partycypacją Urzędu Miejskiego, i też z inicjatywy prezydenta, który był i chyba nadal jest, z tego co mówi, zwolennikiem budowy spalarni. Natomiast pozostawienie furtki w miejscowym planie na budowę, na posadowienie takiej instalacji, to jest tak naprawdę zostawienie otwartych drzwi dla potencjalnego inwestora, który przecież może w dowolnym momencie złożyć dokumenty, że będzie chciał po prostu z własnych środków wybudować taką instalację i jeśli spełni wszystkie warunki, to prezydent miasta nie będzie mógł podjąć innej decyzji, jak tylko pozytywną. I to jest ta sytuacja groźna, więc my na pewno, my oczywiście nie zamykamy działalności naszej inicjatywy. Uważamy, że w Polsce w tej chwili jest zbyt dużo, że ta sieć instalacji, która jest, może tak, czyli 9 spalarni, 9 cementowni, 5 spalarni w budowie i 5 z pozwoleniem na budowę, to jest 28 instalacji o wydajności prawie 4,5 miliona ton rocznie i to jest wystarczająco, aby zabezpieczyć potrzebę spalania odpadów dla naszego kraju, budowanie kolejnych 32, gdzie w tych 32 zawierało się również Bielsko-Biała, jest po prostu jakimś absurdem, bo ta kolejność gospodarki o obiegu zamkniętym, do których spalarnie się nie wpisują, została w ogóle postawiona na głowie. Ja tylko tutaj jeszcze napomknę, bo chyba nam już się powoli czas kończy, że mamy w Polsce tylko dwie biogazownie odpadów komunalnych, gdzie chociażby na przykład u naszych sąsiadów w Niemczech jest ich ponad 9 tysięcy. Mamy ogromny problem z zagospodarowaniem bioodpadów. Lokalni samorządowcy nie mają w ogóle pomysłów, jak radzić sobie z gospodarką odpadami, jak osiągnąć w 2025 roku 55% recyklingu. Dla województwa śląskiego za 2021 rok średni poziom wyniósł ledwo ponad 20%. To jest spełnienie progu dla roku 2021, a co z następnymi latami?
Będziemy obciążeni karami, po prostu. Ja panią tutaj zatrzymam, bo naprawdę czas nam się kończy. Niech pani jeszcze powie, jak, czy rozumiem, że w całej Polsce ludzie protestują. Jak to wygląda ta sytuacja? Z tych lokalizacji, które są planowane, wiemy, że mieszkańcy mają swoje wątpliwości podobnego rodzaju jak nasze. Oczywiście każda lokalizacja ma swoją specyfikę i te uwarunkowania są różne. Wspólne jest oczywiście to, że 9 spalarni, 9, 5 plus 5, czyli te 28 instalacji, które wymieniłam wcześniej, dotyczą wszystkich lokalizacji, po prostu dotyczą naszego kraju i to nie są tylko nasze wyliczenia, to są wyliczenia, które potwierdza również Ministerstwo Klimatu i Środowiska w swoich analizach i perspektywach do 2030 roku, że my w tej chwili już mamy wystarczającą ilość instalacji do takiego procesu i po prostu więcej nie potrzebujemy, więc to nie jest tylko nasz argument. Natomiast wiemy, że ci wszyscy mieszkańcy z tych lokalizacji działają, jednoczą się i są skuteczni. I tutaj wielkie podziękowania dla Towarzystwa na Rzecz Ziemi, które od początku jest zaangażowane i Pawła Głuszyńskiego osobiście, który od bardzo wielu lat zajmuje się problematyką gospodarki odpadami. Te wszystkie lokalizacje udało się nam połączyć w taką nieformalną na razie grupę krajową Stop Spalarni Krajowe, która zawiązała się w ubiegłym roku i podobnie jak lokalne społeczności, tylko na tym etapie już krajowo, czyli ponadregionalnie, wspieramy się w swoich działaniach, wymieniamy informacjami, monitorujemy nasze lokalne społeczności i działania lokalnych samorządowców, ale też w ramach tej naszej wspólnej siły powstały bardzo fajne inicjatywy, w których bierzemy udział. Tworzymy wspólne stanowiska w sprawie gospodarki odpadami, uczestniczymy, delegaci z różnych grup, z różnych lokalizacji uczestniczą w komisjach sejmowych, w grupach roboczych. W styczniu tego roku nasza inicjatywa Stop Wrocławskiej Spalarni reprezentowała nas na spotkaniu z Komisją Europejską, gdzie mówiliśmy o zaniedbaniach w naszej polityki krajowej w zakresie wdrażania polityk odpadowych, w tym ROP-u, kaucji, które po prostu nie mogą się doczekać na głosowanie w Sejmie, a potrzebę ich wdrożenia wszyscy widzą i oczekują tych zmian jak najszybciej. Więc nasza grupa też wspiera działania na szczeblu krajowym. Natomiast najważniejsze jest dla nas to, aby nasze lokalne społeczności były bezpieczne i Co mają zrobić osoby, które pierwszy raz słyszą o tym, że jest tu jakiś ruch oporu w różnych miejscach w Polsce, a mają pod nosem, planuje im się budowa spalarni? Co one mogą zrobić? Gdzie się mają, nie wiem, gdzie mogą zobaczyć to wszystko, czy się zgłosić? Znaczy na pewno należy rozpocząć od przeanalizowania procesu gospodarki odpadami, wszystkich argumentów, które zostały przytoczone za tym, aby taka lokalizacja powstała, przeanalizować, dlaczego nie powinna powstać, czy te warunki są spełnione dla budowy takiej lokalizacji, w takiej lokalizacji planowanej, co do której mieszkańcy mają wątpliwości. My rozmawialiśmy, nie przesadzając ze wszystkimi, uważaliśmy, że powietrze jest apolityczne. Spalarnie emitują dwutlenek węgla, nie bez powodu mają być objęte ETS-em, czyli opłatą od emisji CO2. Ja tylko dla słuchaczy powiem, że jedna tona spalonych śmieci to jest od 1 do 3 ton nawet emisji dwutlenku węgla. Więc powietrze jest apolityczne i te emisje i te szkodliwości będą dotykać wszystkich. Dlatego rozmawialiśmy ze wszystkimi politykami, działaczami, NGO-sami z poziomów lokalnych po poziomy krajowe, posłów, senatorów, samorządowców, radnych wojewódzkich, lokalnych działaczy, zwykłych mieszkańców. Organizowaliśmy spotkania i na tej bazie analizowaliśmy wspólnie, bo to nie jest praca dla jednego człowieka czy dwóch, zwłaszcza jeśli jest wykonywana w czasie wolnym.
mając grupę osób z różnymi umiejętnościami, można wspólnie naprawdę zdziałać wiele. Presja ma sens, ale nic się nie zadzieje, jeśli będziemy tylko mówić, że trzeba coś zrobić, ale nie podejmiemy tego wysiłku, więc zachęcamy do aktywnej działalności. Dobrze. Ostatnie pytanie. Dlaczego pani zaangażowała się w działania przeciwko spalarni? Krótko. Krótko. Zakochałam się w Bielsku-Białej na studiach. Uważałam zawsze i nadal uważam, że Bielsko-Biała jest pięknym miastem z ogromnym potencjałem, z walorami, których nie mają inne miasta w Polsce. I zawsze kibicowałam mojemu miastu, aby było piękne i żeby się w nim żyło dobrze każdemu i każdej. Dlatego też postanowiłam w Bielsku-Białej się osiedlić i założyć rodzinę. I z wielkim rozczarowaniem obserwowałam od bardzo wielu lat trendy, decyzje i działania, które przeczyły tym moim marzeniom. Brak w konsultacjach z mieszkańcami, wycinki, decyzje, z którymi ludzie się nie identyfikują, zmiany planistyczne, które no nie tworzą takiej przyjaznej, bezpiecznej, zielonej przestrzeni dla mieszkańców. No i chociażby budowa spalarni. W tym przypadku, ponieważ i to był zupełny zbieg okoliczności, ponieważ jak przeprowadzałam się do Bielska-Białej ponad 20 lat temu, to nikt nie myślał o spalarni w lokalizacji bliskiej mojej. Ale też o niej nie wiedziałam zbyt wiele. Sama szukałam informacji, więc odezwałam się do ludzi, działaczy, którzy po prostu już gdzieś byli zaangażowani w tą walkę. Nie planowałam tego absolutnie, natomiast nie żałuję ani jednego dnia i wzlotów i upadków. Przede wszystkim dlatego, że zawiązał się wspaniały ruch obywatelski, który pokazał swoją siłę i mam nadzieję, że to będzie też takim wsparciem dla innych lokalizacji w Polsce, ale też dla mieszkańców, żeby nie zapomnieli, że naprawdę można działać wspólnie w ważnych sprawach, ponad podziałami i wierzyć, że to się uda, bo to naprawdę ma swoją siłę. Władza zwierzchnia należy do obywateli i tego się trzymajmy. To my mamy tą moc, nie politycy. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem była pani Magdalena Madzia, działaczka Stowarzyszenia Stop Spalarni Śmieci w Bielsku-Białej. Pani Magdaleno, dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj. Myśl. Działaj.